W Valoranta ostatnio grałem przy premierze. W związku z tym nie należę do najlepszych graczy tej gry w Polsce, natomiast dzisiejszy film na pewno jest wyjątkowy pod wieloma względami. Podczas ostatniej akcji Rogue Knights zagrałem w Valoranta razem z Sajem, moimi znajomymi Drełem oraz Auerem, a także z Mateuszem Klichem, reprezentantem Polski w piłce nożnej. I tak, mimo że nie szło mi jakoś giga wybitnie... Ale to mam Ultimate Viper. No ja to sam ulta, mogę cię podnosić jak chcesz. I mi brakuje jednej kulki też do ulta, to byśmy mieli 3 ulty i byśmy to wygrali raczej. Użyj Ultimate'a na bramie i potem wybiegamy z tego gazu wszyscy. O, dobra, dawaj. Sprawdzam teren. No. Wybiegamy z gazu, panowie. Lecimy. Dobra, ten Jor. Jezu. Dzięki, Kromek. Co? Krawej, Sajo. Kila mi wędałeś. Ja pierdzielę. A ulti też... Co jest? Skąd? A ta kula nas skasała tym ultem, tak? No ulta, ten ult bije sojuszników twój, tak samo jak Magus. Aha, dobra! I ty nam na poblecach tym ultem przypnałeś. Ja wiedziałem, że on nas o swoich działa też. O tyle Klishy miał czasem jakiś dobry przebłysk. W mainie. Brawo. Jeszcze Joru tam jest. Brawo, dobrze! Jego broń. Patrz co robi, ja jebix. Łatwo to giera jest. Wyobraź sobie, że to jak karny. Z Argentyną będzie teraz. Katar to będzie łatwizna po tym klaczu. Nie wiem gdzie patrzeć. Słuchaj. Z prawej. Z lewej. Ten mokry. Dobra. Bejtuj. Już go masz. Bramkarz ma złamaną nogę. Na czas graj, na czas. Nie pykuj. Prawo. Tak, wiem. Ale go robi. Mózgiem. Nice! Brawo! Ua! Teraz to Katar. Najważniejsze natomiast było to, że zrealizowaliśmy 3 postawione wcześniej przed nami wyzwania. Musieliśmy wygrać jeden mecz, podłożyć 4 razy spajka w trakcie jednego meczu oraz zdobyć łącznie 20 fragów. Tak, wiem, że to były bardzo proste wyzwania, ale nie mogliśmy wyjść na totalnych kretynów na naszych live streamach, tym bardziej, że realizując wyzwania, rozdawaliśmy prezenty naszym widzom na live'ach. Idź na nich, Kubuś. To wiesz, nie trafiłem? Plant jakiś chyba plant, idzie? Plant B. Na B, da. Spike podłożony. Ujawniał obszar. Jeden jest na górze. Ja ci kręcę, 80. Z góry obity. Rzetka na tym tunelu na górze, obita. 6 minut 80. Minus 105. Rzetka jest w tym tunelu na górze. Przy B, tam po prawej, Kromka. W środku. Okej, puść od razu. O, dobra. Został jeden minus. Pakę. Na drugiej. 50 HP ma. Tak, o tu właśnie, tak. Do końca, do odciny. Nice. Łatwo. Nice. I się opują i zabić. Jest! Brawo. Nie nice. Jestem ostatni. Wszystko dzisiaj wygrywamy, może jakiś zespół e-sportowy założymy, nie wiem, coś. Rock Strix będziemy się nazywać. Ho. Ktoś tu był marketingowo. Rock sponsorem takim, no. No. No Daniel odpisał, że ogarnie się laptopy dla widzów i drużynę sportową także. No i klasa. No i ciebie. Turniej trzeba jakiś jeszcze tylko zapisać się. Weź tam jakichś chłopaków z reprezentacji, co grają też w LoL'e i grają w FPS i się pokaże, że potrafią grać. Powiem lewemu, żeby ściągnął Valoranta. Nawet tego. A nie, już nie ma Huawei. Miał te laptopy Huawei, nie? Chciałbym porządek zacząć. To smukuje, jak chcesz od razu? A jak mi poszło podczas pierwszego meczu po tak ogromnej przerwie, nie mając doświadczenia w CS-ie ani w Valorancie w ogóle? Zerknijcie. Kim ja mogę grać? Kurwa, czekaj. Mogę Feniksem grać? Czy ktoś z was gra Feniksem? Widać, że kolega z bety. Ja raz, bo granatami zabiją. A czekaj, to Auer, ty byłeś profesjonalnym graczem, tak? Tak. Ale nie w Valorant. Ale no, wiesz, no sznyt dobra, e-sportowy to został ci do dzisiaj nie, no przecież. Sage nie ma fajerwerków. Daj jakiś, wiesz, coś takiego z... Nie, no panowie, no przede wszystkim stawiamy na integrację z czatem, na dobry... Wiesz, we Frankfurcie gramy.
Nie no, na HDI wyzwania stawiamy, Kromka. No. U Niemców gramy jeszcze. Daj spokój, no. Tylko mi jeszcze ładuje, czy... Tak. Tak, ktoś ma komputer z drewna. To na pewno, nie my przecież, no. Na pewno nie my, chodź Mateusz. Y. Pod Y. No. Dobrze, czy mamy strategię jakąś, taktykę czy mamy, cokolwiek mamy. Nie za mapy, mamy. Więc ja... Pierwszą połowę uczymy się, jak mapa wygląda, a drugą dopiero będziemy myśleć strategię. Panowie, no dwa BS-y są. No i czy lecimy. Oj, po prawej, no. Dwóch. Przebiega. Za BS-em. Dobra, plantuj. Konektor na lewo. Dobra. Konektor leży. Za BS-em dwójka. No wiem, aj go. Za BS-em ostatni. Za BS-em last. Ja się leczę. Dobrze. Ładnie. Ja przed nim wychodzę. Ależ to jest proste. To w sumie tak, midem możemy pójść, nie, midem pod B. Dobra, generalnie wygrany mecz na pewno będziemy mieli to wyzwanie już tu zrobione, bo ja to czuję. Mhm. Tylko nie zapominajmy o tym podkładaniu, nie? Bo to no, jednak... no. Dokładnie. Nie gram na padzie, gram myszką, na myszce. Osaju, też grasz tą DMR-ą, widzę. Tym Guardianem? No, dobre to jest, bo tak widziałem. No, to tak pestkujesz, ale to chodziki musisz od razu, nie? To okay. Zabija na ten. Patrzymy na przypał, coś tam. O. Sprawdzam teren. A tam nie nikogo. Co robię? Tam sobie możesz odpuścić, bo tam trap jest. Mogą nam to jakoś na plecy zajść, czy nie bardzo? Jak to wygląda? Nie, raczej nie. Nie, bo jest, jak zejdą ci na plecy, to się mój trap aktywni. Mida pik to jeden, minus 60. Idę na shifciku tutaj. Dobra. Jeszcze jeden? Nice. Dobra, podbijamy. Dam ci heal. Dobra. Świnia jakaś wybiegła. Fate jeszcze jest tutaj za tym. Możecie mieć teraz plecy, nie? Bo trap się nie aktywni. Ujawniam obszar. Na midzie, od mida jest jeden. Masz rezerwę. Plantuj, jest od mida. Plantuj. Ty masz planta. Plantuję. On był od mida ostatnio. Ja dopiero skręcam. Mógł się wratować. Został jeden gracz. Nie wiem odkąd. Nice. Do lewej będziesz mieć, Klisi. Ale tu chciałem. Nie ma... Jak przejdziesz ten... Na bombsite jest centralnie. Kurde! Ojoj. A nie no. Twoje weszliśmy. Drugi podejrzewam będzie z drugiego BS-a szedł. Dobrze, mamy trzy. Spike podłożony. Za daleko. Kosa! Kosa dla widza. Co on robił? Dreu umiera już. Biegam. Jest do lewej. Do lewej. Plantuję. Nie. Plantuj. To nic nie widzę. O kurde. Ślepy jestem. Ja też. Pleć tam, a ten można było przejść jeszcze. Jeszcze jeden na plecach. Aj! No jest tutaj. No. 80 wziąłem Rainie. Aj. Ale brawo, mamy 4 podłożone. Tak. Tragi w sumie też mamy już zrobione. No. Teraz trzeba tylko mecz wygrać. Tak. Okej, okay, dobra. No to... 20 fragów to tak. Jeśli słabo wam idzie, tutaj są. Leży? No i gitara. Lewa. Zjeszcie tepor? A, to po prawej był jeszcze jeden typ. Doktor Disnuts. Możesz plantować w tym smoku. Tu nie. Problem w tym, że ja tu nie jestem w smoku. Góra i prawo jeszcze. Został jeden wróg. A jak ginę, to nie mam broni, tak? Ostatni grał na A zawsze, tak? Tam blisko za A. Kuba, chodź plantować, Kuba. Idź sobie planta zrób. Tu zaraz do prawej. Podjechał mnie, limit 40. On od mida będzie szedł, od mida. Oho. To jest ten ult? Tak, to jest ult chamber. Szkoda. Nice try. O, jest smoke, dobra, ja cię jeszcze freshuję. Freshuję ich. O, nie, pod Ebu. Dawaj! No, never mind, kurde. Konektor, broń wyrzuciłem jeszcze. Plantuję. Jeden jest od X-Spawna. Nie mam broni. Dobra, mam. Od mida, po lewej.
Oj, kuźwa, przeładowanie. I spawn, po prawej. Aaaa, no właśnie nie ma mapy. 2H, 2B i nie wiem, na mida podejdę. Nie, na mid, ja dam na Double Doors, dam trapa. Jak przeszli, to będziemy wiedzieć. Dokładnie, będziemy w listopadzie strzelać. Argentyna, Meksyk, Arabia, będziemy strzelać. W Katarze. Messiemu tam jakąś kostkę coś? Messiemu kostkę, tak zwane sanki. Wyłączymy go, nie będzie się popisywał, nie? I kiwał się będzie. Świruje za dużo. A, ale co? Sprawdzam teren. Dobra, daję słowa. Nie wiem, ale jest, jest grubo. Zostawiam. Nice. Dobra. Czekajcie, zaraz zeskanuję. Też. Kurde. Teraz idziemy, lewą czy prawą? Lewą. To dawaj, lecę za tobą. Flaszuję. Dobra, lecimy. Dawaj go. Flaszuję i wjeżdżamy. Flash. Dobra. Rozbrajam. 50%. Tu gdzieś był. Plecy. Dobra, mamy. Dobra, klamka rozbroił. A, łatwo. Gdzie zniknąłeś, ślimak? No mówię, idziemy, a ty w ogóle się... No ale byłem zabić, bo tam był ziomek. Ty pobiegłeś, żeby nie zginąć. Ważniejsze są indywidualne wyróżnienia, czy drużynowa gra? Indywidualne, żeby nie być ostatni. O, tyku! Co za gnój! Dobra. Ale chodzi ten laptop. Tak jak w meczu, nie? Tylko się liczy, kto strzeli i wziął asystę, a reszta to tam czarnej roboty. Nikt nie patrzy. Tu? Oni nie wiedzą, że idę tam pewno. Kurde. Przypałek, panowie. Wiedzą, skąd przyjdę. Rakietę wyciągnę. A, nie masz rakiety. Leci bomba. Ale było pod publiczkę, ładne zagranie. Jakby się udało, to byłoby play of the game. Ale nie mogłem, nie wiem czemu tak źle wskoczyłem, myślałem, że tam wskoczy. Więc ostatni. Ślimak, dawaj od razu ulta, jak ty zobaczysz. Walgo. Tak jest. Mit jeszcze. Ostatni był na midzie. Mój. Kurde. Brawo, wszystkie wyzwania ukończone. GG. Dobra, następną gram prawą ręką. Auer, nawet nie potrafisz dobrze zrobić tweeta. Jaki Valorant? Ja specjalnie to napisałem, ty boomerze. Jak specjalnie? Specjalnie z błędami się pisze, to jakaś nowa moda, widzę. No. Tak. Boomerze nie wiedzą. A w jakie jeszcze gry, Mateusz, grasz? Czy tylko Valorant w twoim życiu nie, jest? Nie, Valorant nie. Ogólnie to gram tak, w League of Legends, w Tesla coś tam się strzelam, ale nie, czy tam, tak jak Valoranta. Bo trochę lepiej może ostatnio, bo więcej grałem. Całe dzieciństwo grałem w Tibie. O! Diablosy, takie, lubiłem strategię, Red Alerty, takie tam. Klasyczki widzę. No. A ja 32 lata mam, no to taki jestem cały jak klasy. Ile ty masz lat? 32 lata? No. To jesteś w moim wieku. Jezus Maria. I w moim. W 90 też jeszcze się, no i klasa. No. A w FIFA też grałem kiedyś, wiadomo. Pierwsze PS-y były fajne kiedyś, takie te pierwsze Pro Evolution Soccery. No, z Adriano z Interu. No, walił tam. 99 siły. Ojej. Ty, Saju, masz 32 lata też? No nie wiedziałem, myślałem, że wy młodsi jesteście. No. Ja myślałem, że Saju jest starszy. Ja się, no gdzie, no przecież... A nie, bo tak ułożony jesteś życiowo i ogólnie tak, wiesz, po prostu uporządkowany. No, wiesz, ciężkie dzieciństwo, szybko dorosłem.